Dzień dobry Państwu. Witam z magicznego miejsca. Martwy obywatel dotarł do raju na ziemi. A ten raj się nazywa? Różaland. Proszę Państwa, moim celem nie jest dotrzeć jak najszybciej do Gdańska. Moim celem jest iść jak najdłużej i spotykać dobrych, prawdziwych ludzi. Bo tego nam dzisiaj trzeba. Ja nie walczę tylko z polskim wymiarem niesprawiedliwości. Ja walczę z systemem. Jest tyle tematów, proszę Państwa, że pracy będzie bardzo dużo. Do końca życia się nie obrobimy, ale musimy walczyć. Wylądowałem tutaj przed moimi urodzinami. Ludzie z Facebooka powiedzieli mi, że mam urodziny. Moi znajomi, przyjaciele. A ja o tym zapomniałem. Ale pierwszą, która mi złożyła życzenia, jest pani prezes stowarzyszenia. Jak się stowarzyszenie nazywa? Pomagaj pomagać Różaland. Właśnie. A wiecie w jaki sposób? Przez Facebooka. Nie. Messengerem. Nie. Ta pani zatrzymała samochód i zapytała się, czy nie napiłbym się herbaty. A później się zrobiła jeszcze z tego kolacja wyśmienita, bo ta piękna kobieta również potrafi cudownie gotować. Tosty. No nie, no to były inne rzeczy, ale ja nie będę mówił, że martwy obywatel jada takie drogie rzeczy, przepraszam. Słuchajcie, kochani, najpierw partner życiowy, Marcin Różalski, Różal, wcześniej zatrzymał swój samochód i zapytał się mnie, jak można pomóc. Zobaczcie, co za wspaniali ludzie. Systemie drży. Niech się globaliści boją, bo tutaj w Różalandzie dzieją się magiczne rzeczy, które kiedyś były normalnością. Pani Marta nie tylko pomaga chorym, biednym, opuszczonym zwierzętom, ale pani Marta przyciąga całą masę ludzi, w tym młodzieży i dzieci, których uczy prawdziwych relacji międzyludzkich. Nie musimy walczyć z systemem siłą. Wystarczy, że będziemy dobrzy. Jak już słyszałem, że zło potrzebuje tylko bierności dobrych ludzi. I wygra. Nie trzeba walczyć nawet fizycznie. Bądźmy dobrzy. Pani Marto, co pani może jeszcze powiedzieć tutaj o swojej niesamowitej działalności, która wpisuje się w moją akcję? Działalność no niesamowita. Ty mówisz niesamowita, tak jak dzisiaj rozmawialiśmy. Dla mnie jest to na porządku dziennym, tak? To jest moje życie. Ja sobie takie życie wybrałam, bo zawsze byłam przysłowiowym wieśniakiem i uważałam, że dużo do szczęścia nie jest nam potrzebne, a na pewno życie tutaj wśród natury i jakby dostosowanie się przynajmniej w jakimś tam małym stopniu do tego wszystkiego. Staram się też tutaj dzieciakom przekazać przede wszystkim empatię do zwierząt i że będąc tutaj z nami u nas, to zwierzęta są najważniejsze, a później my jesteśmy zaraz po nich. Chodzi mi oczywiście o karmienie, o wypuszczanie, o zapewnienie im ruchu, o dostarczenie im leków, oczywiście taką ogólną opiekę też, żeby były zadbane. No i tego tutaj uczymy, tak? I tak naprawdę są różne osoby, tak? Jedne przyjeżdżają, tutaj są z nami cały czas przez lata i są i cały czas deklarują się, że tak, że będą z nami. A są osoby, które po prostu były i gdzieś tam zniknęły, bo im to nie odpowiadało, także my też wszystkich nie uszczęśliwimy na siłę, bo nie wszyscy dadzą się uszczęśliwić. Uważam, że dla wszystkich jesteśmy zawsze na początku tacy sami, czyli otwarci, zresztą zauważyłeś. A później jak to sobie to wykorzysta i jak to doceni bądź nie doceni, no to później życie tylko pokazuje. No wiecie Państwo, tu jeszcze jedna bardzo ważna cecha dobrego człowieka. Tolerancja i dawanie szansy. Zdarzało mi się, że ktoś leciał do mnie, widząc polskie flagi i próbował mnie atakować. A przecież nie wie, że moja akcja jest apolityczna, że moja akcja dotyczy poszkodowanych Polaków, że ja nie reprezentuję żadnej opcji, dla mnie cały system jest chory. I to właśnie powiedziała Marta. Każdy ma szansę, każdemu dajemy bilet, kredyt zaufania na początku. I każdy się sam określa.
I widzę, że tutaj jest taki mechanizm działania. Przyjmuje się wszystkich i każdy zajmuje swoje miejsce. I pani nie mówi, bądź że... Zajmuje. Bądź nie zajmuje, właśnie, ale zobaczcie. Na swoje własne życzenia oczywiście. A no właśnie. Zero jadu, zero żółci, zero ataku, zero agresji, mimo, że jest z takim fajterem, że ja pierniczę. Po prostu. Ale właśnie to jest walka, tak? Walczmy poprzez dobro. Mały piesek szczeka i gryzie, a duży... Przede wszystkim opowiadajmy się za prawdą, tak? Jeżeli nie róbmy z siebie lemingów i nie mówmy tak, jak mówi tłum, tylko mówmy to, co nam podpowiada własna głowa i serce, tak? Chociaż no, ktoś by spekulował i powiedział, że no, serce nie ma nic wspólnego z rozumem. Nieprawda, jest jakiś wspólny mianownik na to wszystko. Więc na takiej zasadzie. No, trzeba walczyć tu o prawdę. My walczymy nie dość, że o prawdę, to walczymy o zwierzęta. No, jesteśmy na tą chwilę na straconej pozycji. Mam nadzieję, że to kiedyś się zmieni. A dlaczego na straconej pozycji? Wiesz, no, mi przede wszystkim chodzi o konie, tak? O konie, które, no, jak rozmawialiśmy wcześniej, zapisały się bardzo w historię Polski, tak? Uważam, że też gdyby nie konie, Polska nie byłaby w tym miejscu, zresztą to nie jest tajemnicą. Mam takie same odczucia. I no, bardzo bym chciała, żeby ten koń wreszcie kiedyś stał się zwierzęciem towarzyszącym, tak samo jak pies i kot, bo uważam, że tak samo, bądź nawet bardziej sobie na to zasłużył. No bardzo bym chciała dożyć kiedyś tych czasów, no pewnie nie, ale może mój syn będzie miał taką okazję. Póki co ratuję poszczególne jednostki. Jak to się mówi, jeżeli nie uratujesz całego świata i nie zmienisz całego świata, to zmienisz cały świat dla tego jednego zwierzęcia, tak? No i ja tutaj jakby idę tym tokiem i jest to swoista jakaś tam zabawa w Boga. Bo dlaczego nie ten, a ten, tak? I to jest jakaś tam kwestia wyborów. No i to jest ciężkie, tak? To jest ciężkie, to jest właśnie męczące, bo chciałoby się wszystkim w jednakowy sposób pomóc. Ja mówię tu o koniach, bo ja przede wszystkim jestem sfiksowana na punkcie koni. To nie znaczy, że nie kocham innych zwierząt. Kocham bardzo świnki, których zresztą, jak widziałeś, mamy tutaj trochę. Ale mówię, no koń, ja do czynienia z końmi mam od 5 roku życia. Do 5 roku życia tylko, gdzie się pojawiał koń, się rozglądałam za nimi, więc no, jest to moja pasja od praktycznie lat małego brzdąca. I tego się trzymam i tak czuję i zawsze będę tutaj o nie walczyć, jeżeli będzie miejsce w Różelandzie dla kolejnego konia. To zawsze się dla niego to miejsce znajdzie i zawsze się zaopiekujemy. Piękne słowa, prawdziwe słowa. Ja zobaczyłem jeszcze jedną rzecz, że ta kobieta ze swoim zespołem opiekuje się końmi odpowiedzialnie. To nie jest tak, że bierze tylko dlatego, że ma ochotę pomagać, ale potrafi je leczyć. Mój tato, świętej pamięci, ponieważ w mojej rodzinie były konie, mój pradziadek był specjalistą od koni. Ale mój tato zawsze mówił tak: Tomek, mieć konia to pikuś, ale konia utrzymać odpowiedzialnie, zapewnić mu godne życie, zapewnić mu opiekę medyczną, to jest po prostu wielka praca i duże pieniądze. Wiesz, leczyć to są weterynarze od leczenia, tak? Przede wszystkim. Ale finanse. Ale finanse, tak. Właśnie o to chodzi, żeby każdemu zapewnić to samo, tak? Bo wiadomo, posiadać konia, nabyć konia, to jest tak naprawdę, to jest najmniejszy pikuś. Utrzymać, tak jak powiedziałeś, a przede wszystkim w razie choroby pomóc, tak? No my tutaj, ja też nie mogę powiedzieć, że ja to robię sama, bo mamy bardzo dużo darczyńców, którzy nam pomagają, uczestniczą w naszym bazarku. Bardzo im za to dziękujemy. Tak. Ja też dziękuję w imieniu... Ja dziękuję na każdym kroku. Ja no, wiem, ale ja mówię, że ja dziękuję bym... też, że no. Przepraszam, no skoro włączam się w akcję, przepraszam Marta, to ja dziękuję też tym, którzy pomagają moim darczyńcom, bo przecież Marta okazuje mi wiele serca, ale ktoś okazuje jej, przepraszam. No tak, słuchaj, na tym polega akcja Pomagaj Pomagać, tak? To jest hasło, które jest szeroko pojęte i my jakby tutaj no to hasło... Piękne hasło, bardzo prawdziwe, bardzo mądre. To się wzięło też przy okazji ratowania jednego z koni Zosi, która jest do tej pory u nas, a było to 6 lat temu bodajże, albo 5.
Więc no to hasło ma taką moc, to nie zostało tak sobie wymyślone, wymyślmy hasło. Nie, ono powstało w emocjach i uważam, że jest to super hasło, bo jak widzisz, ktoś pomoże nam, my pomożemy tobie, a będzie czas, że ty pomożesz komuś, tak? I tak to wygląda. No tak chcemy, właśnie tak jak mówisz, no bezinteresowna tutaj jakaś taka pomoc. Należy się każdemu i każdy jakby jak udzieli komuś pomocy albo w jakiś sposób pomoże, no to tak naprawdę to nic nie kosztuje. A ja chylę czoła właśnie za docenienie koni, potwierdzam to. Tutaj jeszcze takie dodatkowe pozdrowienia, serdeczne pozdrowienia dla Włodka, kowboja, który pomógł mi w budowie trumny, który po prostu okazał mi wiele serca, cierpliwości dla moich fanaberii, czasami dla mojego gadulstwa. Kolejny kochany Polak. Pozdrawiam Włodka i Włodek jeszcze nie wie, że jestem w takim miejscu, on się dowie, a on mi powiedział wiele rzeczy o koniach. Mój tato był szalony na punkcie koni, nie zdążył dożyć tego, żeby kupić moim córkom kucyka. I a propos koni chciałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz, co tutaj pani prezes mówi właśnie, że konie są takie ważne w historii Polski. Proszę państwa, a wiecie czego chcą globaliści? Elektrycznych samochodów, które pojadą tam, gdzie oni będą chcieli. Zawiozą nas do pracy i zawiozą nas do banku po kredyt. A pani Marta mówi o koniu, który zawiezie nas tam, gdzie my chcemy. Na łono natury. Proszę państwa, pozdrawiam również Leszka, który też pozdrawia panią Martę, panią prezes. Różaland, który też mi dużo pomógł, który prowadzi projekt odkrywamyzakryte.com. Jest z nami sercem. Prosił o przekazanie tych pozdrowień. Proszę państwa, zajrzyjcie na odkrywamyzakryte.com. Tam pan Leszek pokazuje rzeczy ze swoim projektem. W swoim projekcie pokazuje rzeczy właśnie te, o których mówimy. Natura, prawda, używanie mózgu, używanie serca. One są nierozłącznie powiązane. Serce z rozumem. Także zobaczcie. Tutaj nikt nie mówi, że nakarmimy konie za darmo. Tu się szuka darczyńców. Pieniądze są ważne, ale tu przede wszystkim one są następstwem działania serca, jak powiedziała pani prezes. Ja się cieszę, że spotkałem tych ludzi. Ci ludzie, pan Marcin, pani Marta, są dla mnie bardzo ważni i myślę, że długo pozostaną ważni. Mam nadzieję, że do końca życia. Po prostu budujemy grupę ludzi, Polaków, którzy dbają o to, żeby ten świat pozostał w takiej formie, jaka jest najbardziej dobra, najbliższa natury, najbardziej dobra dla ludzi. Jeszcze raz dziękuję, Marta, za gościnę, za to, że mogę zobaczyć rzeczy, których nie widzę w Warszawie. Tutaj nikt nie jest chory na koronawirus. Tutaj dzieci żyją normalnie. Tutaj, słuchajcie, dziewczyny potrafią chodzić przy koniach, obsługiwać kład, jeździć, wozić siano. To mają prawo jazdy na taczki. Mają prawo jazdy, właśnie, proszę państwa, tylko że wiele dzieci w miastach nie wie, co to jest taczka. Nie wie, co to jest taczka. Mamo, skąd jest mleko? Z lodówki! Ale za chwilę, jeśli pójdziemy dalej, to będzie pytanie, co to jest mleko? Co to jest mleko? Co to jest koń? A wiesz, konie to żyły kiedyś w Polsce. Teraz mamy samochody elektryczne. Proszę państwa, walczymy z systemem, nie walczymy w sposób negatywny, agresywny. Walczymy o nasze prawa. Sercami. Dziękuję, kochana pani prezes. Ja dziękuję. Pozdrawiamy wszystkich i do zobaczenia na trasie. Również pozdrawiam wszystkich i życzę wszystkiego dobrego.